prezentację żołnierzy 6. Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa. Mobilna strzelnica oraz uzbrojenie produkowane w zakładach mechanicznych Tarnów, a nawet wykład przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. To niektóre z atrakcji, które zostały przygotowane z okazji uroczystej inauguracji realizacji programu Legii Akademickiej. Głównym celem tej inicjatywy było przygotowanie odpowiedniej liczby wyszkolonych żołnierzy rezerwy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Legia Akademicka jest to program, nowy program skierowany dla studentów szkół wyższych, a mający na celu przeszkolenie wojskowe studentów. Program składa się z zajęć praktycznych, a poprzedzonych zajęciami teoretycznymi. Zajęcia teoretyczne trwają 30 godzin, natomiast zajęcia praktyczne 22 dni i odbywają się one w wybranych jednostkach szkoleniowych Wojska Polskiego. Dzisiaj jest uroczyste otwarcie Legii Akademickiej z udziału przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie i oczywiście naszych uczestników, słuchaczy Legii Akademickiej oraz zaprzyjaźnionych szkół, głównie szkoły z klasami mundurowymi oraz szkoły, z którymi mamy podpisane umowy, tak zwane patronackie. Wydarzenie odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.